Szanowni, no dzisiaj miałem pewien pomysł na nagranie tego vloga, ale jakoś cały czas za mną chodzi sprawa tego najazdu na siedzibę Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, więc to, co miałem zaplanowane, przełożę na później, a chciałbym dzisiaj pomówić trochę właśnie o tych wydarzeniach sprzed 2 dni i w sumie trochę was zapytać, co wy o tym sądzicie, no bo trochę dziwne są te wypadki, jakby to powiedzieć, związane z Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, ale także z reakcjami polityków na to, co się wydarzyło. Ale zanim przejdziemy do tego wątku, to chciałbym was poprosić o subskrybowanie mojego kanału, też o komentarze, nawet jeżeli to będą takie komentarze taktyczne. W opisie też znajdziecie link do Coffee Buy, gdzie możecie wesprzeć moją pracę, jeżeli uważacie, że to, co publicystycznie robię, ma sens. No, każda taka forma wsparcia, nie tylko tego materialnego, no po prostu będzie mnie mobilizowała do tego, żeby możliwie regularnie nagrywać chociażby krótkie odcinki, może jakoś z czasem rzeczywiście ten kanał się rozwinie i będzie albo regularny, albo odcinki staną się dłuższe. No zobaczymy. Dobrze, to wróćmy do tego tematu najazdu państwa Tuska i Bodnara na siedzibę Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, ale także na mieszkanie, dom Roberta Bąkiewicza, także jednego z asystentów Krzysztofa Bosaka. Zastanawiam się, co tak naprawdę rządzący w Polsce chcą osiągnąć tego rodzaju działaniami, bo no, w najprostszej perspektywie atak na tak duże wydarzenie, jakim jest Marsz Niepodległości, a także na jego organizatorów obecnych i byłych, spowoduje rzecz oczywistą, czyli mobilizację. To znaczy na Marszu Niepodległości będzie więcej ludzi niż dotychczas. Jak wiecie, pewnie pretekst tych najazdów także jest trochę dziwny. Chodzi o jakieś wydarzenie z roku 2018, kiedy miało dojść do gruźb karalnych, ale nie wiadomo ani kto jest podejrzanym, ani też z tego, co się orientuje, nie ma też poszkodowanego, co jest ciekawe w tej sprawie, a jednocześnie ludzie, którzy nie są ani świadkami, ani oskarżonymi, no, cierpią tego rodzaju prokuratorskie najazdy. No, nie wiem, może chodzi po prostu o zastraszenie środowisk prawicowych, a może, tak jak napisał, no, będący w tej chwili poza polityką Robert Winnicki, o stworzenie takiego nastroju, że oto właśnie prawica kojarzy się z jakiegoś rodzaju właśnie radykalizacją, z jakiegoś rodzaju przemocą, przestępczością, czyli takie ogólne obrzucenie błotem tego wydarzenia, które no od wielu lat jest, można powiedzieć, no ważnym elementem obchodów 11 listopada, Święta Niepodległości, takim społeczną wymową, społecznym wymiarem tego święta. To znaczy nie jest to wydarzenie organizowane przez państwo, ale po prostu przez ludzi, którzy chcą się gromadzić. No, a być może chodzi o jeszcze coś innego. Może chodzi o doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby Marsz Niepodległości został w tym roku zdelegalizowany na przykład, tak? Albo żeby do niego nie mogło dojść w sposób legalny, tak? I wtedy takie zgromadzenie, zapewne nielegalne, ono myślę, żeby się odbyło, no, stałoby się paliwem do jakiejś ofensywy politycznej, może to chodzi o ofensywę przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, a może po prostu o taką ofensywę, której Tusk i Bodnar potrzebują do tego, żeby trwać przy władzy, ponieważ nie mają innego pomysłu na sprawowanie władzy, poza tym, że no właśnie zachowują się, jakby chcieli wprowadzać elementy państwa policyjnego i jedyne, co im pozostaje, żeby rządzić, to w dalszym ciągu jeszcze bardziej dzielić Polaków, jeszcze bardziej powodować, wzbudzać wielkie emocje, które podsycają tę naszą wojnę domową, tę oczywiście symboliczną, polityczną, na razie na szczęście nie kinetyczną, jakby to powiedzieć, nie bezpośrednią, nawet jeżeli by miało chodzić do jakichś
zamieszek, no to takich wydarzeń raczej nie mam. Jestem ciekawy, co o tym myślicie, jaki tutaj jest tak naprawdę cel. Ale druga kwestia to jest reakcja polityków, a szczególnie myślę tutaj o politykach Konfederacji. Część polityków tej partii jest związana czy była związana w przeszłości z Marszem Niepodległości, szczególnie politycy Ruchu Narodowego. No i rzeczywiście mieliśmy taką dziwną sytuację, reakcję Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu, który zamiast zareagować w jakiś sposób taki, byśmy powiedzieli, intuicyjny, tak? To znaczy odnieść się krytycznie do działań, które właśnie miały miejsce, czyli skrytykować działania prokuratorów Bodnara, ministra sprawiedliwości, postanowił zaatakować PiS za to, że 6 lat temu Zbigniew Ziobro również zachował się niedobrze. To bardzo dziwne. Dziwne, nie wiem, czy to była przemyślana wypowiedź, jaki rodzaj tutaj taktyki czy strategii politycznej się wkradł, ale oczywiście efekt był zrozumiały i łatwy do przewidzenia. To znaczy, wielu komentatorów sympatyzujących raczej z Prawem i Sprawiedliwością zaraz wyciągnęło zdjęcia Krzysztofa Bosaka i Romana Giertycha, sugerując, że tak naprawdę relacja polityczna tych panów nie wygasła, ewentualnie zeszła do pewnego rodzaju podziemia. No i dalej, Roman Giertych jest rozgrywającym, czy ma wpływ na to, co dzieje się w Konfederacji. Ostatecznie Konfederacja nie jest wcale taką partią, jakby chciała równowagi, czyli tak, PiS-PO jedno zło, ale de facto jest częścią antypisu, co w przyszłości będzie wykorzystane do tego, żeby na przykład podmienić obecnych koalicjantów Koalicji Obywatelskiej na Konfederację. No, gdyby tworzyć sobie tego rodzaju troszkę spiskową teorię, no to rzeczywiście można byłoby na przykład wyciągnąć niedawny sondaż CBOS-u, w którym Koalicja Obywatelska prowadzi, zdaje się, 4 punktami przed PiS-em, a trzecie miejsce zajmuje Konfederację, która ma 17%. No i cały dawny Twitter, czyli portal X, zaniósł się śmiechem, dlaczego Koalicja Obywatelska cieszy się z tego rodzaju wyników. Przecież to ewidentnie wynika, że gdyby doszło do wyborów parlamentarnych teraz i przy takim układzie poparcia sondażowego, gdyby to się przełożyło na rzeczywiste poparcie, no to po prostu traci władzę, ponieważ PiS tworzy rząd z Konfederacją. No a może właśnie nie tworzy. Może właśnie dlatego tego rodzaju sondaż cieszy polityków Koalicji Obywatelskiej, ponieważ zupełnie inny rodzaj sojuszu oni widzą w tych słupkach sondażowych. Ja oczywiście nie wiem, ale tego rodzaju podejrzenia muszą się tworzyć. Zresztą inni, nie wszyscy, ale niektórzy politycy Konfederacji podbili niejako ten antypisowski wątek, tam jakieś się pojawiły bodajże od posła Tumanowicza sugestie, żeby Jarosław Kaczyński nie przychodził na marsz, a Jarosław Kaczyński zadeklarował, że chciałby przyjść. No, to jest trochę niezrozumiałe. Oczywiście dobrze się zachowało w tym kontekście, dobrze się zachowali sami organizatorzy marszu, którzy przypomnieli, że jest to wydarzenie ponadpolityczne, wydarzenie społeczne, oddolne i że każdy jest na to wydarzenie zaproszony i dobrze, żeby kto chciał i kto chce i kto może, żeby w nim uczestniczył. Także na koniec mamy takie dwa pytania, tak? Dlaczego w ogóle tego rodzaju akcja została przeprowadzona przez prokuraturę kierowaną przez Adama Bodnara? Zresztą tam zdaje się jest taki jeszcze wątek, że tę akcję przeprowadzał prokurator, który rzeczywiście został osadzony w prokuraturze jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobry. No i drugie pytanie, w co grają posłowie czy politycy Konfederacji? Czy to po prostu jest jakiś rodzaj no, takiej nieodpowiedzialności, dezynwoltury ze strony posłów Konfederacji? Czy po prostu wychodzi z ich wypowiedzi rodzaj polityki, która nie jest nam ujawniana, rodzaj strategii, która nie jest nam przedstawiana i że rzeczywiście szykuje nam się w przyszłości jakiś, jak to ironicznie
pozwoliłem sobie napisać na portalu X Sojusz Liberalno-Faszystowski. Oczywiście nie uważam Konfederacji za partię faszystowską, ale to ironicznie posługując się językiem samych liberałów, to znaczy musieliby doprowadzić do takiego rodzaju sojuszu w ich mentalności, w ich postrzeganiu, bo to byłoby tego rodzaju połączenie. No, miejmy nadzieję, że to jednak był jakiś rodzaj nieodpowiedzialności, tylko że ta nieodpowiedzialność może się przełożyć na to, że różni wyborcy, którzy na przykład odwracają się od Polski 2050, a może skłaniają się bardziej ku Konfederacji, no, straci rezon. To znaczy, że znowu została odpalona jakaś, został odpalony jakiś protokół 4%, 4,9, prawda, pod progiem wyborczym. Nie, żebym był jakimś wielkim zwolennikiem Konfederacji i uważam, że część polityki czy część programu tej partii jest no mocno problematyczna, może jeszcze kiedyś zresztą o tym mógłbym zrobić odcinek, a już kiedyś chyba odcinek o tym zrobiłem przed jednymi z wyborów, to pewnie było w roku 2019, no w sumie aż tak wiele się od tego czasu nie zmieniło. No niemniej, patrząc z takiej perspektywy, że dobrze by było, by szeroka prawica jednak była w stanie zachowywać jakiegoś rodzaju przynajmniej równowagę wobec centrolewu, no tego rodzaju kluczenie, czy tego rodzaju dziwne taktyki uprawiane przez polityków Konfederacji odbieram jako niepokojące dla Polski, tak? Nie dla prawicy, ale po prostu dla Polski. Zostawiam Was z tymi pytaniami. Jeżeli macie ochotę, a zachęcam, napiszcie w komentarzach, jak Wam się wydaje, jaka jest odpowiedź w tych dwóch kwestiach. Chętnie odpiszę, chętnie się dołączę do takiej dyskusji, jeżeli się ona gdzieś tam zawiąże, czy to na YouTubie, czy może na Facebooku. No i cóż, zachęcajcie mnie do dalszego nagrywania, bo jednak trzeba wejść w pewnego rodzaju taki nawyk, tak, żeby siadać do stołu, włączać kamerkę i coś niecoś powiedzieć na temat życia publicznego w Polsce, czy też życia religijnego, bo pewnie o Kościele też czasem będę mówił. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.